Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę bardzo prosty sposób na modelowanie ścian. Ścianek, które posłużą nam później do modelowania kuchni. Czyli od dzisiaj zaczynamy pewną serię tutoriali. Żeby zacząć to robić, wybieramy nasze podstawowe narzędzie ołówek. Rysujemy odcinek o wymiarach 420 według osi czerwonej, według osi zielonej 155, według osi czerwonej 200, według osi zielonej 600, według osi czerwonej łapiemy czerwoną oś, klikamy Shift i snapujemy do tego odcinka i zamykamy to. I mamy już płaszczyznę. Teraz wybieramy narzędzie Offset, klikamy na samą płaszczyznę i offsetujemy to na zewnątrz na 20 cm. Wpisujemy na klawiaturze 2.0, Enter, mamy. Wybieramy narzędzie Kursor, zaznaczamy powierzchnię z wewnątrz, klikamy Delete, usuwamy ją. Wybieramy narzędzie Push and Pull i wytlaczamy to na wysokość powiedzmy 3 metry. Wybieramy narzędzie Kursor, klikamy trzykrotnie na nasze wytworzone ściany, prawym klawiszem wybieramy Make Group i mamy stworzoną grupę ścian. W tym momencie chcemy w tych ścianach sobie wytłoczyć okna. Żeby to zrobić, musimy wejść w edycję tej grupy, klikamy dwukrotnie na ściany, wybieramy ołówek, klikamy w tym narożniku i rysujemy szerokość na przykład 50 cm oraz wysokość od tego punktu na 220. Teraz rysujemy odcinek poziomy i mamy narysowany taki prostokąt, który posłuży nam do wytłoczenia otworu. Proponuję, żeby ten prostokąt wykorzystać do wytłoczenia otworu po przeciwnej stronie tego pokoju. Więc zaznaczamy ten prostokąt, wybieramy narzędzie Move, klikamy Ctrl, łapiemy za ten narożnik. Trzymając Shift na czerwonej osi, mamy czerwoną oś, trzymam Shift, przesuwamy na tą ścianę. Teraz z narzędziem Push and Pull wytłaczamy to do samego końca i tak samo tu. I mamy wytłoczone już dwa okna. Możemy tak samo wytłoczyć okna jeszcze w tej ścianie i już trochę większe okno. Klikamy narzędziem ołówek, wybieramy w tym punkcie, przesuwamy kursor trochę w bok i mamy tutaj na przykład na odległość 100 cm. Mamy punkt pomocniczy, od niego wystawiamy wysokość i możemy albo wpisać z klawiatury 220, albo trzymać Shift na niebieskiej osi i złapać ten punkt. Przesuwamy kursor teraz do zielonej osi i wpisujemy długość na przykład na 220. I wystawiamy wysokość w dół, łapiąc też niebieską oś Shiftem. Wybieramy narzędzie Push and Pull i wytłaczamy. W taki prosty sposób stworzyliśmy ściany. Teraz proponuję stworzyć strop, czyli podlogę. I prościej to będzie zrobić z narzędziem prostokąt. Wybieramy narzędzie prostokąt. Łapiemy za ten narożnik w tym miejscu i przesuwamy do tego. I teraz analogicznie od tego prostokąta do tego. Z narzędziem gumka kasujemy tą krawędź. Z narzędziem push and pull wytłaczamy to w dół na 30 cm. Mamy wytłoczony już strop. I chcemy ten strop też zamknąć do grupy. Klikamy trzykrotnie, prawy klawisz, make group. Grupy tworzymy po to, żeby nasze obiekty się nie sklejały. Więc w tym momencie, jakbym chciał ten strop przesunąć gdzieś, to mogę to sobie łatwo zrobić. Tak samo ścianę, nie ma to znaczenia, który obiekt chcemy przesuwać. Gdybym nie stworzył tych grup, stworzę taką sytuację obok, skopiuję to coś i rozbiję, czyli wybiorę opcję Explode. Zauważcie, że jakbym chciał przesunąć ścianę lub strop, to w tym momencie staje się to niemożliwe, bo mogę zaznaczyć tylko same elementy składowe. A jak będę przenosił te elementy składowe, no to widzimy, co się dzieje. Staje się to nieedytowalne. Po to zachęcam do tworzenia grup oraz tworzenia prostych elementów, które łatwo później edytować. W tym momencie chcielibyśmy stworzyć okna. Żeby stworzyć okno, zaczniemy od prostokąta zwykłego. Wybieramy narzędzie prostokąt, rysujemy sobie prostokąt. I w tym momencie możemy wybrać narzędzie kursor, kliknąć trzykrotnie na ten prostokąt i stworzyć opcję Make Group. Mamy grupę.
To okno chcielibyśmy podzielić na trzy części i chcemy zrobić okno otwieralne. Na początku zrobimy takie odniesienie, taką ramę wstawioną w ścianę, czyli taką obramówkę, więc wybieramy narzędzie offset i z offsetem offsetujemy na odległość na przykład 4 cm. Wybieramy narzędzie kursor, ten prostokąt usuwamy i wytlaczamy te 4 cm na przykład do zewnątrz na 5 cm. Teraz wybieramy narzędzie kursor i w grupie okna możemy to zamknąć w kolejną grupę. Żeby jakby zaczniemy rysować kolejne okna, żeby ten element się nie skleił nam z tą ramą. Jak mamy narysowany ten prostokąt, możemy albo skopiować tą krawędź z lewego narożnika do prawego i wpisać slash 3, albo możemy sobie wybrać odcinek pionowy i wybrać opcję divide, żeby podzielić to na trzy równe części. Proponuję skorzystać z divide, bo wcześniej tego nie robiliśmy. Teraz wybieramy narzędzie ołówek i rysujemy sobie taką wysokość. Proponuję kliknąć dwukrotnie na to, czy trzykrotnie, i przesunąć to w prawo, żeby widzieć wszystkie swoje elementy. W tym momencie proponuję po prostu z gumką wykasować wszystkie niepotrzebne krawędzi i zostawić tylko jeden segment. Ten jeden segment możemy sobie zoffsetować na przykład na wielkość 8 cm, wybrać wewnętrzny prostokąt i go usunąć, z narzędziem push and pull to wytłoczyć na przykład na 5. I ten segment już stworzymy nie grupę, a komponent, bo mamy pewność, że będziemy mieli co najmniej jeszcze dwa takie same. Więc nazwiemy to okno segment 1. W tym momencie możemy skopiować ten segment z narzędziem move, klikając Ctrl 3 razy. Dwa razy. Czyli jeden zostaje, dwa razy kopiujemy. Teraz możemy zaznaczyć te trzy segmenty, wybrać narzędzie Move. Proponuję złapać za ten narożnik, przesunąć do tego punktu i jeszcze wybrać, kliknąć jeszcze raz przesuwanie i przesunąć do wnętrza o 2 cm, żebyśmy mieli takie charakterystyczne cofnięcie. W tym momencie prawie mamy okno stworzone, brakuje nam tam szyb. Możemy wejść w edycję okna, teraz wchodzimy w edycję segmentu. No i widzimy, że tu znowu mamy geometrię niezgrupowaną. Jakbyśmy stworzyli szybę, to znowu nam się to sklei. I klikamy trzykrotnie na to i tworzymy z tego grupę. Wybieramy narzędzie prostokąt i rysujemy tu szybę. Tą szybę możemy też zamknąć w grupie. No i mamy grupę ramy i grupę szyby. Wybieramy narzędzie prostokąt, przenosimy to na środek tego odcinka. Proponuję w tym momencie wybrać narzędzie wiadro, wybrać szary przezroczysty kolor i nadać na to kolor szyby. Czyli żeby było to przezierne. To okno możemy zaznaczyć, wybrać narzędzie move, złapać za narożnik i przesunąć do środka tego odcinka. I zauważcie, że mamy tak stworzone okna otwieralne. Możemy wybrać narzędzie wiaderko, wybrać kolory, wybrać szary kolor, na przykład ten, i pomalować to. Jak nadajemy materiał na grupę, to kolorują nam się wszystkie elementy, które nie miały nadanego materiału. Czyli jak mieliśmy nadany materiał szkła, czyli szary, przezierny materiał, to ten materiał nie jest nadpisany, a wszystko, co nie miało, zostało nadpisane nowym materiałem, czyli ten kolor 004. W tym momencie brakuje nam jeszcze tych dwóch okien. Proponuję te okna wymodelować już samemu, a jeszcze pokażę jedną rzecz, która się przyda w tworzeniu cokolów. Żeby stworzyć cokolwiek, możemy wybrać narzędzie ołówek, złapać za ten narożnik, złapać za drugi, trzeci, czwarty i mamy stworzony odcinek. Oczywiście go nie widzimy, więc możemy sobie ukryć ściany prawym klawiszem hide i widzimy ten odcinek. I proponuję teraz na tym odcinku wystawić wysokość na przykład na
15 cm, złapać oś czerwoną na 1,5, z shiftem złapać wysokość do spodu, no i mamy profil naszego cokolu. Żeby było ciekawiej, możemy sobie ten profil jakoś urozmaicić. Ja proponuję, żeby narysować takie odcinki pomocnicze, narysować element ścięcia, wykasować tu ten narożnik. Proponuję jeszcze stworzyć jakiś element, który będzie nam to urozmaicał. Możemy na klawiaturze wpisać 0,5, 0,5, 0,5. Gumką kasujemy i mamy ten profil stworzony. Oczywiście każdy może sobie dowolnie to jeszcze zedytować, tak jak będzie sobie chciał. W tym momencie zaznaczamy wszystkie odcinki z kontrolem. Wybieramy narzędzie Follow i klikamy na powierzchnię. I zauważcie, że stworzył nam się cokół. Jedyną rzeczą, którą zauważymy, to cokół jest niebieskiego koloru. To znaczy, że jest odwrócony do góry nogami, czyli powierzchnia zewnętrzna jest wewnątrz, a wewnętrzna na zewnątrz. Żeby odwrócić to, klikamy trzykrotnie na model. Prawym klawiszem klikamy Reverse Faces. I w tym momencie mamy poprawny cokół. Możemy kliknąć na niego i stworzyć z tego grupę. Teraz Edit, Unhide All. Odkryliśmy wszystkie elementy. Czasami mamy taką sytuację, że scena się gdzieś zgubiła w którymś obiekcie. Żeby szybko zaradzić temu, jest coś takiego jak Zoom Extends, czyli taka lupa ze strzałkami. Klikamy na to i scena nam się ustawia do wszystkich elementów wymodelowanych w tym polu roboczym. No i zauważcie, że częściowo mamy już stworzony ten cokół. Możemy teraz tylko wejść w edycję jego, sobie ołówkiem dorysować dodatkowe krawędzie. I na przykład do tego momentu proponuję teraz sobie skorzystać już z tego profilu. Zaznaczamy ten profil, narzędzie Move, Control klikamy i kopiujemy. I w tym momencie możemy zaznaczyć te wszystkie odcinki i znowu użyć funkcji Follow. Jest jeszcze bardzo pomocnicza funkcja, która pozwala ukrywać wszystkie elementy spoza grupy. Kiedy wybierzemy opcję Edit i tu wybierzemy opcję, to chyba nie jest Edit, a to jest View, Component Edit i to jest Hide Rest of Model, czyli funkcja, która wszystkie ukrywa elementy, które są spoza grupy, albo są w innych grupach, albo poza tą grupą. Czyli jak wybiorę tą opcję, to zostaną nam tylko odcinki cokolu, nasz cokół stworzony i ten profil. W tym momencie mogę z łatwością zaznaczyć w taki sposób odcinki, wybrać narzędzie Follow i kliknąć na tą powierzchnię. I zauważcie, że znowu mam stworzony kolejny cokół. Teraz wybieramy znowu narzędzie Kursor, klikamy trzykrotnie, prawy klawisz, Reverse Faces i mamy to już odwrócone. Żeby przywrócić funkcję widzenia, to znowu możemy wybrać View Component Hide Rest of Model, ale możemy jeszcze sobie to przywrócić i zrobić taki drobny test. Zauważcie, że jak wychodzę z tej grupy, przywraca mi się wyświetlanie tego modelu. Jak wchodzę w edycję grupy ścian, znikają mi wszystkie elementy, które są poza grupą ścian. Jak wychodzę z tego, znowu mam wszystko. Jak wejdę w edycję okna, zauważcie, że znikło mi wszystko oprócz okna. Jak wejdę w edycję segmentu okna, to znikło mi wszystko oprócz tych takich samych elementów, które również można ukryć i to jest bardzo podobne, tylko hide similar components. I zauważcie, że jak wejdę w szybę, to zniknie mi też wszystko. Widzimy tylko otoczki obiektów, w które weszliśmy. Więc możemy sobie kliknąć gdzieś na pole robocze, wychodząc z tych grup i wyszliśmy sobie z powrotem na zewnątrz do całości. Proponuję w tym momencie wyłączyć te funkcje tu oraz tu. I w tym momencie mamy stworzoną ścianę, kilka cokołów i jedno okno. Z narzędziem wiaderko możemy wybrać dowolny kolor i nadać nam na nasze cokoły.
W przypadku wiaderka przydatną funkcją jest również pobieranie materiału. Jakbyśmy chcieli, żeby cokół był tego samego koloru co okno, zobaczcie, że na tym czerwony kolor na cokół, to nie musimy pamiętać, jakiego materiału użyliśmy. Możemy użyć albo pipety z tego paska, albo wybrać wiaderko, kliknąć Alt i pobrać ten materiał. I widzimy, że już w edytorze materiałów pobrał nam się ten dokładnie materiał, który możemy teraz sobie nadać. No i zauważcie, że mamy stworzony cokół w bardzo prosty sposób i mamy stworzone okno, ścianę i strop. Możemy jeszcze nadać materiał na osadzkę, żeby to zróżnicować. W taki oto prosty sposób stworzyliśmy kilka ścian, okna, cokół i strop. W kolejnym odcinku zaczniemy modelować kuchnię. Proponuję, jeśli ktoś będzie robił serię tych tutoriali, żeby sobie dokończyć to pomieszczenie, dodając jeszcze te dwa okna.